Zamoście w Białymdunajcu ustawiona została sygnalizacja świetlna i wprowadzono ruch wahadłowy. Ograniczenie ruchu na moście zostało wprowadzone ze względu na zły stan techniczny. Obecnie po obu stronach mostu tworzą się niewielkie korki, jednak może to ulec zmianie podczas wakacji. Przejechanie 24-kilometrowej trasy pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem zajmowało około 30 minut. Po wprowadzeniu świateł i ruchu wahadłowego czas ten może znacznie się wydłużyć, zwłaszcza w czasie wakacji. Dlatego przygotowaliśmy mapy alternatywnych tras dojazdu do Zakopanego. Istnieje możliwość ominięcia świateł na moście poprzez wybranie drogi do Zakopanego przez Bukowinę Tatrzańską. Trasa ta jest dłuższa o 11 km, a jej pokonanie zajmie nam około 50 minut. Kolejną alternatywną drogą jest trasa przez Czarny Dunajec i Witów. Droga ta liczy 44 km długości, a na jej przejechanie musimy przeznaczyć godzinę. Prowadzenie świateł i ruchu wahadłowego na moście w Białymdunajcu miało być rozwiązaniem tymczasowym do czasu powstania nowego mostu. Jednak prace nad budową nowego mostu zostały wstrzymane ze względu na protesty okolicznych mieszkańców, którzy chcą, aby most powstał w miejscu obecnego. My nie jesteśmy przeciwnikami budowy mostu. My chcemy budować most. My przez 3 lata wysłaliśmy stosy pism do Generalnej Dyrekcji, do wojewody, do ministra, wszędzie, że chcemy, żeby most był w starym śladzie, poszerzony tyle, ile trzeba. My się zgadzamy na zabieranie naszych terenów tyle, ile trzeba do poszerzenia mostu. Niech będzie duży, jaki uważają, że jest potrzebny, ale niech robią na starym terenie. Dadzą za darmo postawienie mostu tymczasowego i jak widać z terenu, w którym Państwo redaktorzy jesteście w terenie, widać, że nie byłoby tu żadnych wyburzeń, stawiając most tymczasowy. Innego zdania jest jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wyklucza to rozwiązanie. Budowa mostu w starym śladzie wymagałaby zrobienia mostu tymczasowego, który również łączyłby się z wyburzeniami, bo tutaj nie ma miejsca na to, żeby postawić swobodnie most tymczasowy. Więc łączyłoby się również z zajętością terenu, łączyłoby się również z wyburzeniami i z odszkodowaniami oczywiście, więc byłaby to inwestycja droższa. Obecnie sytuacja zdaje się być patowa, a kierowcy jadący Zakopianką zmuszeni będą do stania w korkach lub nadkładania kilometrów jadąc objazdami.